Oto wózek Prime 2 w jednym. A to elementy całego zestawu. Zaraz pokażę, jak je zmontować. Montaż wózka jest bardzo prosty. Chwytamy stelaż. Odchylamy blokady na boku i rozkładamy całość jednym dynamicznym ruchem. Następnie montujemy koła. Wciskamy je w otwory. Duże z tyłu, małe z przodu. Stelaż wózka Prime złożony. Teraz pokażę, co może dla Was zrobić. Pierwszy wózek, jakiego potrzebujemy, to gondola. Montaż jest bardzo prosty. Wsuwamy te plastikowe elementy, aż usłyszymy klik. Zajrzyjmy do środka. Dno gondoli możemy unieść. Podnosimy materacyk i ustawiamy wysokość. Jest 12 poziomów do wyboru. Na zimniejsze dni w komplecie jest osłona na nogi. Zapinamy ją na zatrzaski przy daszku i naciągamy. Folię nakładamy i naciągamy. Budkę rozkładamy, przyciskając tu z boku. Z tyłu, po rozpięciu zamka, uzyskujemy dodatkową wentylację. Aby ustawić wysokość rączki rodzica, naciskamy tutaj. Torbę, która jest w zestawie, zawieszamy na haczykach na rączce. Całe poszycie nadaje się do prania. Można je zdemontować, odpinając rzepy. Aby wyjąć gondolę, chwytamy za rączki z boku, przyciskamy i unosimy je w górę. Rączka na górze gondoli służy do jej transportu. Ale pamiętaj, bez dziecka! Jak złożyć spacerówkę? Wkładamy ją w stelaż i montujemy budkę. Opuszczamy dno i tak naciągamy materiał budki. Trzeba ją zapiąć. Na rzepy z boku, zatrzaski na ramię i zamek z tyłu. Na budce z tyłu jest kieszonka. Można też zrobić tu przewiew. Rączkę dla dziecka wkładamy tutaj. Można ją wypiąć całą lub tylko odgiąć. Podnóżek ustawiamy w trzech pozycjach. Zmieniamy je, naciskając przyciski z boku. Do spacerówki mamy dołączoną osobną osłonę na nogi. Tak ją zakładamy. Folię naciągamy. Ustawienie siedziska zmieniamy tak. Chwytamy rączkę na górze, naciskamy i opuszczamy siedzisko. Całe poszycie możemy zdjąć i wyprać. Demontujemy budkę, a następnie odpinamy zamki na bokach, pasy pod spodem i zsuwamy poszycie ze stelaża. A jak złożyć nasz wózek? Ustawiamy go jak do prowadzenia. Naciskamy przyciski na bokach i łamiemy w pół. Na zasłużony odpoczynek. Do zestawu dołączone są dwa adaptery, dzięki którym możemy zamontować fotelik Ming lub foteliki innych marek.